Tak jak dzisiaj stoisz tutaj na stacji, na tej stacji przesiadkowej i czekasz na właściwy tramwaj i wybierasz, wiesz, że na przykład 8 może cię zawieźć na cmentarz, a jakiś inny numer, innej linii, gdzie indziej, wiesz, że jeżeli pomylisz numery, to dojedziesz tam, gdzie nie chcesz. Chcę ci powiedzieć, że tak samo jest w twoim życiu. Jest wiele dróg. Boże Słowo mówi, że wiele dróg jest i człowiekowi się wydaje, że są dobre, ale tylko jedna prowadzi do życia. I dzisiaj to jest coś więcej niż stacja przesiadkowa. To jest stacja, na której możesz się przesiąść ze śmierci do życia. Nazywam się Nina Krzyżopolska. Mam 49 lat. 20 lat temu przesiadłam się ze śmierci do życia tylko dlatego, że wybrałam Jezusa Chrystusa. Przez 30 lat swojego życia żyłam bez Boga, żyłam w błędzie. Grzech to błąd. Grzech to błąd. Błąd to inaczej kłamstwo. A poddanie życia Jezusowi to inaczej poddanie życia pod prawdę. Nikt z was nie chce żyć w kłamstwie, ponieważ wiecie, że jeżeli zaufacie kłamstwu, to stracicie. Jeśli ktokolwiek z was inwestuje pieniądze, to wiecie, że jeżeli popełnicie błąd, to przyjdzie strata, bo tak jest właśnie z grzechem, czyli z błędem. Grzech zawsze przynosi stratę, grzech zawsze przynosi śmierć, grzech zawsze przynosi ból do waszego życia. A więc poddanie się prawdzie, a Jezus to prawda, przynosi podniesienie życia. I taki jest właśnie sens dobrej nowiny. Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł tutaj na tą ziemię po to, żeby podnieść twoje życie, żebyś mógł zmierzać do życia zamiast do śmierci. Bo błąd, czyli grzech, przynosi zawsze śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tak mówi Boże Słowo. Tak mówi Boże Słowo. Jeśli zaufasz kłamcy, jeśli zaufasz kłamstwu, to popełnisz błąd i to prowadzi cię do śmierci. Do śmierci finansów, do śmierci relacji, do śmierci czegokolwiek się dotkniesz. W czymkolwiek zaufasz kłamstwu, tam przyjdzie do twojego życia śmierć. I tak jest w ogólnym zarysie życia człowieka. Jeśli ty ufasz dzisiaj kłamstwu, to idziesz ku śmierci, ale możesz w prosty sposób zacząć zmierzać do życia. Wystarczy wybrać dobrą drogę. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który chodził 2000 lat temu jako człowiek tutaj na ziemi, określił się jako życie, droga i prawda. Życie, droga i prawda. I ja tę prawdę właśnie przyjęłam. Zaufałam temu, że on tam umarł za mój błąd, czy za mój grzech. Zapłacił całą cenę, poniósł konsekwencje błędu, czyli poniósł śmierć. W każdym aspekcie jego życia przyszła śmierć. Poniósł każdą chorobę na swoim ciele. Poniósł wszystko, co dzisiaj ciebie przytłacza. I dzięki temu, dzięki tej ofierze, zastępczej ofierze, możesz dzisiaj żyć w pełni. Jeśli to nie działa w twoim życiu teraz, to znaczy, że nie uwierzyłeś. Boże Słowo mówi, że wystarczy uwierzyć w swoim sercu i wyznać ustami, że Jezus jest Panem i będziesz zbawiony. Poddaj dzisiaj swoje życie pod prawdę, bo Jezus jest prawdą. Nie chodź w kłamstwie, nie poddawaj swojego życia pod kłamstwo, bo przyniesie ci to stratę i dojedziesz tam, gdzie nie chcesz. Tak jak tutaj wybierasz ten tramwaj odpowiedniej linii i wiesz, gdzie dojedzie, bo jest napisane gdzieś tam z boku, jaką ma trasę, to ja ci teraz mówię, jedyna właściwa trasa to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus cię doprowadzi tam, gdzie chcesz, do życia w pełni, do życia w obfitości, do pełni zbawienia.
będziesz miał pewność, że idziesz do nieba. Wszystko inne, jakikolwiek inny sposób życia, jakikolwiek inny środek transportu doprowadzi cię do śmierci. Bo wiele jest dróg i każda się wydaje człowiekowi prawdziwa i dobra, ale tylko jedna jest prawda. Tylko jeden jest Jezus Chrystus. On przyszedł tutaj na ziemię i zapłacił tak potężnie, straszną cenę. Został zmasakrowany. Wziął na siebie każdy twój błąd, każdy twój grzech i każdą chorobę, każdy dojazd demoniczny. Wszystko to wziął na siebie. Został starty za twoje winy. Starty za twoje winy. Ukarany dla twojego zbawienia. A potem trzeciego dnia zmartwychwstał. Zmartwychwstał w ciele. I gdy poszedł do nieba, powiedział, że da nam tutaj innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, Świętego Ducha. Ten Święty Duch tutaj wstąpił i jest tutaj. Dlatego Bóg jest Bogiem z bliska. Każdy człowiek dzisiaj może się pojednać z Nim w bardzo prosty sposób. Po prostu zaproś Go do swojego życia. Nie obawiaj się, że On uczyni z ciebie jakiegoś niewolnika. Nie obawiaj się, to teraz jesteś w niewoli. Wydaje ci się, że jesteś wolny, ale jesteś zniewolony. Wystarczy, że spojrzysz w swoje wnętrze. Wystarczy, że spojrzysz, że rzeczywiście jesteś związany w środku. Nie możesz zrealizować tego, co masz w środku. Nie możesz zrealizować swoich marzeń i pragnień, ponieważ jesteś pociągany przez niewidzialne sznurki. Jesteś powiązany dzisiaj. Ale Jezus Chrystus zrobił wszystko, żebyś ty wyszedł na wolność. Możesz wyjść na wolność dzisiaj. Nie martw się. On nie chce z ciebie uczynić niewolnika. Poddanie się prawdzie wyzwala. Poddanie się prawdzie wyzwala. Wyzwól się dzisiaj z rąk tego, który dojeżdża twoje życie. To jest diabeł, który został pokonany tam na krzyżu. On jest śmiertelnie zraniony. Nie ma w ogóle żadnej broni oprócz kłamstwa. Trzyma cię dzisiaj tylko i wyłącznie kłamstwem. A ja ci mówię o prawdzie. Ja ci mówię o realnym, żywym Bogu, Jezusie Chrystusie, który gdy wtargnął w moje życie, gdy Go zaprosiłam, bo On mnie wtargnął tam siłą, ja Go zaprosiłam. On zmienił moje życie. Zmierzałam ku śmierci. Byłam osobą bardzo poniżoną, bardzo odrzuconą. To się zaczęło jeszcze w momencie, kiedy byłam w łonie mojej mamy. Mój tata nie chciał, żebym się urodziła. A później był zawiedziony, że nie jestem synem wymarzonym. I wiecie, przez to wyszło odrzucenie do mojego życia. Jedzie. Kiedyś, kiedy wsiadałam do tramwaju, a ludzie rozmawiali ze sobą i śmiali się, byłam przekonana, że śmieją się ze mnie. Tak bardzo byłam odrzucona. Ale gdy przyszła do mojego życia prawda, gdy przyszła do mojego życia ożywcza prawda, Jezus Chrystus, sam Bóg, uwolnił mnie od tego. Dzisiaj stoję i głoszę Ewangelię, bo nie chcę, żebyście zginęli. To jest głos Boga do waszego życia. On tak was umiłował, że oddał siebie, aby nikt nie zginął. Nikt nie zginął. Jest tylko jeden warunek. Uwierz i złącz twoje życie z Nim. Bo do nieba idzie się tylko po znajomości z Bogiem. Ty musisz Go znać. A żeby Go poznać, to trzeba Go zaprosić do swojego życia. I zrób to dzisiaj, człowieku. Ojcze, ja modlę się, aby każde słowo Ewangelii, każde słowo prawdy, które dzisiaj tutaj stąd padło, żeby wydało swój plon. Ja mówię, że my nie mówimy w próżnię, nie uderzamy w próżnię, ale mówimy celnie. I każde słowo, które zostało wypowiedziane w mocy i w duchu, wyda plon. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za ludzi, którzy widzą, za ludzi, którzy słyszą, za umysły, które zyskują właściwe poznanie. Ja dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za nowe narodzenia. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty teraz przekonujesz ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, jedynym grzechu.
polegającym na tym, że nie uwierzyli. Uwierz dzisiaj w Jezusa. Uwierz dzisiaj w Jezusa, bo to jest jedyna prawda, jedyna droga, jedyna droga. Amen. Amen.